80, jedziemy do Matrza. Ja będę łapał kleszcze, a teściu będzie łapał leszcze na Bugu. Zobaczymy, jak to będzie. Beep, beep, beep.
O, witam serdecznie, z tej strony Grosik. Jestem już w Marczu. Patrzcie, jak ładnie dzisiaj jest. Tam będę chodził po tamtej łuneczce. Wziąłem ze sobą psa. Milo! On pierwszy raz jest. W ogóle, nie wiem, na łące. Całe życie na kanapie, na podwórku tylko biegał. No, kompana sobie wziąłem. Dobra, idziemy. Idziemy na łąkę. Dzisiaj może kamera mniej będzie trzęsła, bo gimbala wziąłem. Zamocowałem sobie na uprzęży i myślę, że będzie lepiej. Tylko trzeba teraz przejść przez ten rów. Milo! Suche miejsce znaleźć do przejścia. Boczkiem, boczkiem. I zaraz dojdziemy. O, na te pola też mam pozwolenie, tylko że na razie są zasiane, więc jesienią będę je atakował. Jest tu parę hektarów. A tymczasem, o, te piękne łuneczki. Dobra, tutaj już będzie sucho. Kamerę będę włączał, jak jakiś ciekawy sygnał będzie. Tutaj trochę robiłem ostatnio. A stąd gdzieś będę zaczynał. Dobra, to odezwę się, jak coś będzie ciekawego. Na razie. Jest pierwszy ciekawszy sygnał. Skacze tak 15 do 19. Na łące ciężko. Trzeba wycinać kosteczki. Bo tutaj chyba nigdy ta łąka nie była przeurywana. To darnie jest straszna. Ale damy radę. I jest to w tej kosteczce. Już blisko. Czuję coś. Jest. Łuseczka. Z Mauser. Jest kolejny sygnał, ale głęboko, jakiś taki łamany. Opiemy kosteczkę znowu. Adeś, Milo.
Milo, podejdź. Nadal w głąb. Z prawdziwym kretem. O. Gdzieś tam. Dobra. Korzenie z jakichś, nie wiem, z tej trzciny. Podejdź, Milo. Nadal tam jest. O, głęboko. O, trzeba dużo, dużą dziurę trzeba. No coś, coś jest. Jest, podejdź. Podejdź, Milo. Tyle. Coś wyszło.
Jest coś. O, jaki ładny. Jaki ładny. A może nie. Zobaczymy, czy cały. Zapalniczek. Patrzcie, jak się błyszczy. I tam chyba jest ten, reszta jego. Widzicie? Nie wiem, czy... Chyba to 76 chyba carska. O, widać cyferki na zapalniku. O, jak błyszczy. Super. Czyli reszta tam jest jeszcze w dole. Ja zbieram takie zapalniczki, super. Pewnie w gazecie nie będą jego chcieli. A ja sobie go wyczyszczę. Mam fajny sygnał. Do 32 nawet. Ale taki łamany. No zobaczymy, co to jest. Kopać to trochę bardziej. I z tej strony. Tutaj, już na wierzchu. No. I patrzcie. I kolejny pierścień od carskiej 76. No. Tutaj jakieś żery, ale chyba będzie bardzo ładny. No, super. No, jeszcze tutaj. Śliczny. No, to takie coś tym razem. Widzę, że to ruskie walili ostro. Kolejny sygnał. Thank you.
duszek. Jaki ładny. No, będzie komplecik dzisiaj. Z tych części zapalnika. Do tej 76 carskiej. Proszę bardzo. I widzicie, takie coś wykopałem. Dziureczko. Pojemnik. Nie wiem, jakiś płyn. Sygnał był bardzo słaby. To jakiś stop żelaza. Ale ciekawe. Takie coś. Tutaj otwór jest. Nie będę dotykał za bardzo, bo nie chcę zniszczyć. No to chyba archeologiczne będzie. Raczej na pewno. Ciekawe, jak zdobienia wyglądają. Zobaczymy, w domu umyję to wodą delikatnie. No dobra, chwilę odpocząłem sobie. Leżę sobie na łące. Łapię kleszcze. O, tutaj przy takich krzeczorkach. Majlon grasuje. Spotkałem lokalców na łąkach. Więc działeczki nowe będą. Tutaj w koło. Tak to wygląda wszystko. Dobra. Jeszcze chwilę odpocznę i zaraz dalej będę robił tą łąkę, ale już za dużo nie pochodzę. Godzinę, może dwie. Ręka już mnie strasznie boli. A lewą nie potrafię machać. Nie nauczyłem się. Dobra. Do następnego dołka. O, jak widzicie, teraz słoneczko wyszło. Fajna jest pogoda. Patrzcie, jaka fajna łoneczka. Duża, kilka hektarów. O, jeszcze 2-3 wyjazdy, zanim ją skończę. Dobra. Macham dalej. Ciągle bawię się z ustawieniami wykrywacza. Testuję nowe ustawienia. Teraz to tylko w tych ustawieniach zmieniam sobie ilość tonów. Testowałem właśnie na 2 tony. Normalnie chodzę na 5, a na 50 tonów to dla mnie i tak bez sensu jest, bo wszystkie sygnały powyżej 10 i tak kopię, więc nie muszę tego separować, dyskryminować, więc od 10 kopię wszystko, więc nie potrzebuję tego dzielić. Tylko dla ucha, żeby nie męczyć ucha i głowy, bo cały czas jak coś brzęczy i jęczy.
zachodzi, od razu się robi zimno. Ale zaraz znowu wyjdzie. No widać. Kolejny sygnał. Głęboko. Tutaj coś jest. No, głęboko. 40 cm. Trzeba to rozkopać. Bo inaczej się nie dobiorę. Coś dużego. Ładnie. Ładnie.
coraz bliżej. Coś jest dużego. Tutaj trzeba odkopać. Muszę najpierw to sprawdzić ręką, co to za ustrojstwo, żeby nie było niespodzianki. No. Dobra, bierzemy się z tamtej strony, już widzę, w którą stronę to idzie. O, nieźle. No, to dzisiaj już mam komplet. Szklanka, cycek i pierścienie. O. I całe błocie. Kolejny sygnał. Zobaczymy, co to będzie. Mam nadzieję, że nie będzie tak głęboko. Ale głęboko dosyć. Dobra, walczymy. Jeszcze dwie takie dziury i nic więcej nie dam rady już kopać dzisiaj. Za głęboko te rzeczy są. No, ale co zrobić? Nie ma lekko klucza teraz. Pola posiane, na las pozwolenia nie mam, bo w sumie nie załatwiałem jeszcze. A w sumie lasy i tak przyszypane, wszyscy chodzą w lasach bez pozwolenia. No i taka jest prawda, więc trzeba mieć łąki albo chodzić po plaży. U mnie plaż nie ma, te co są, to przechodziłem. Coś jest. Jest jakieś. Żelastwo. O kurczę. Jaki odłamek. No. Chyba ze 150. Tak mi się wydaje, spód. Musiałbym zmierzyć tutaj. Wieczorem sprawdzę. Cały jest wóz, taki ten wózki 150 nie mam. Ale może kiedyś trafię, to będę miał. Dobra, jedziemy dalej. Hej, z tej strony Grosik ponownie. Jestem już w domu. Jak widzicie, sporo tego nakopałem. Ale przewaga tym razem jest militarki, jak widać. Dobra, zaczniemy chyba od najlepszego. Znalazłem taką, tak mi się wydaje, małą amforę. Taki pojemniczek. Zaraz ostrość złapię. O, tutaj. Takie coś. Tak wygląda. Ma tutaj dziurkę, która już była od razu. O.
od razu to do WKZ-u zgłosiłem. I tak wstępnie powiedziano mi, że może być to kultura strzyżowska, ale jeszcze potwierdzą to, jak to do nich zawiozę, ale w tej chwili kazali mi to trzymać w domu, bo nie przyjmują interesantów. Wiadomo z jakich względów, więc na razie musi to leżeć u mnie, w sejfie. No, ładne. Ładne ustrojstwo. Dobra, ja to kładę do stropianu i zaraz wracam. Dobra, jedziemy dalej. Militarka, dużo zapalników. O, cycek. Pyk, ostrość. W bardzo ładnym stanie. No kurczę, tak. No idealny. Nie ma co go nawet czyścić. Umyłem go tylko z grubsza. Super wygląda. Wczoraj zrobiony. No i dobra, i dalej. Pierścień, ostrość złapię. O. Pierścień. Chyba do tego nawet zaraz zobaczymy. Nie, to nie jest ta część. Gdzieś mam w pobliżu chyba chwileczkę. Taką półkę z takimi zapalnikami, bo trochę zbieram takie rzeczy. O, sorry, kupnąłem kamerkę, znaczy statyw. Dobra, i zobaczymy, czy to będzie jeden komplet. No, tylko w innych odcieniach jest. Ale raczej to będzie to samo. Widzicie, pasuje tutaj, tylko kolor jest inny, bo w innej glebie to leżało po prostu. O. To tak wygląda. Ostrość. Widzicie? To jest jeden komplecik. To jest to. O. No. Niby ten sam. Zaraz ostrość muszę złapać. Znaczy ewidentnie to samo. A ten może w sumie troszkę inny jest. Jakieś otwory ma. Ale są jakieś litery cyrulicą pisane. No sobie poczytam o odmianie tych pierścieni. Tak czy tak. O, pyk. Nie pyk. Ten dolna i górna część znaleziona teraz, a ta środkowa kiedyś na wcześniejszych wyjazdach. Widać, że inny kolor jest, bo inna gleba. Dobra, składamy to. To odkładam. Dobra, to był jeden pierścień. O, tutaj będzie. To był jeden pierścień w stanie bardzo ładny. Wypolerować go i będzie błyszczo. Nawet pastę polerską dzisiaj od szwagra dostałem. Adrian, dzięki. Kurczę. Jakaś droga pasta. Zobaczymy, jak te rzeczy będą wypolerowane. I tutaj taki. Ostrość. O. Ten trochę zaklejony, za bardzo go nie czyściłem. Ale to chyba komplecik był. O, widzicie? Cyk. Jest. No. To też z któregoś dołka wyszło. Dobra. To odkładamy. Odkładamy. Kolejny zapalnik. Nie jestem pewny, czy to nie jest to. Czyli patrzcie. To jest spód.
czwarty pierścień, trzeci pierścień, drugi pierścień i cycek na górę. Jest komplecik. O, trochę pracy to wymaga, żeby to super wyglądało, ale jest. No, w wolnych chwilach będę sobie to czyścił. Dobra, to odkładamy. Nie wiem, czy to jest zapalnik. Muszę poczytać. Na wszystkich odmianach się nie znam. Ale gwincik jest tutaj ewidentnie jakiś. Nie wiem. Jutro będę zagłębiał się nad tym tematem, bo jadę trochę boltem pojeździć po mieście. Trzeba na kolejny wyjazd zarobić. A i nową cewkę chciałbym sobie kupić do Quinoxa. Więc trzeba troszkę zarobić drobnych. Dobra, to jakieś żelastwo. Nie wiem, co to jest nawet. Ale też jakiś gwint ma. Tutaj ewidentnie widać. Nie wiem. Może też zapalnik, a może coś innego. Nie wiem. Muszę to bardziej poczyścić. Dzisiaj nie chciało mi się, bo tyle tego było. Nad samymi łuskami siedziałem, nie wiem, z godziny czasu, żeby je tak wyczyścić z grubsza. Dobra, to mamy takie coś. Mosiąc, ale nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem, dobra. Coś takiego ładnego. Nie wiem. Też tutaj gwincik ma. Pierwszy raz coś takiego widzę. Nie wiem. Kolejna rzecz. Jakieś kółeczko. Zobaczymy. Będę jutro miał co szukać. No, kilka tych rzeczy jest. Tutaj jakiś odłamek. Nie wiem, z jakiejś obejmy czy z czegoś. Dobra, i te pierścienie kolejące. Te duże łuski, co wykupowałem. I te duże kawałki. Od 150 są. Tam znalazłem na filmie wcześniej. Powinno być, że wykopałem kawałek 150, ale to był taki no nie za ładny kawałek, więc go złomu nie zbieram, więc zostawiłem go po prostu w polu na tej łące dokładnie. No widać, o, to jest od tej 150, to też, a to są te mniejsze, a tutaj znalazłem taki malutki. Cieniutki, nie wiem jakiego kalibru to było, nie spotkałem się jeszcze. No, kolejna rzecz ciekawa, pewnie też militarka, też jakiś taki wielki gwint. Dobra, odkładamy to. Kolorek, ale co to jest, to nie mam pojęcia. Dobra, szrapnelki, jak widać. Zbieram te szrapnelki, żeby mieć do jednej łuski komplecie. Chciałbym sobie wszystko uzupełnić. Zapalnik już mam kompletny, może w sumie nawet teraz już w tej chwili dwa, tylko doczyścić je muszę, popracować nad nimi. Szapnele, żeby wypełnić tą łuskę. No i co? I będzie taki komplecik.
stał w gablocie. Dobra, odkładamy klamerki. Jedna taka fajna, taka duża, błyszcząca. No, dosyć spora ta jest klamerka. Kolejna, mniejsza. Dobra, takie coś. Taki malutki stoliczek? Nie, to nie jest stoliczek. No. Wygląda jak stolik taki w parku. Powiedzmy, tylko że mini, nie wiem, a krasnoludków. Nie, no nie wiem, co to było. Zawiozę, zobaczę sobie w gazecie, czy ich to zainteresuje. Dobra, no i co? Ruszę kamerą. A łuski. No dużo tych łusek jest. Najwięcej to chyba, nie wiem, musimy policzyć, ale chyba Mausera najwięcej. Mauser, Mosin, Lebel i jedną taką dziwną łuseczkę znalazłem. Dobra, cięcie było. Karta mi się zapchała, musiałem zmienić kartę. Taka nietypowa łuska, nie wiem jakiego to kalibru, ale się dowiem. Nie spotkałem jeszcze takiej łuseczki. Z ostrość. Ciekawa. Ciekawa. Jakiś grubszy kaliber. Zobaczymy. Jutro będę wiedział. Dobra, co tam dalej? I drobnica. Takie coś, momencik, ostrość, o, to maleństwo, takie malutkie, bielutkie, to raczej ołów jest, tylko od podłoża aż zbielał. No, śmieszny. Dobra. Idziemy dalej. 10 feningów. Ktoś sobie zrobił medalik, ale stan ładny był. Naprawdę ładny. Naprawdę ładny stan był. Dobra. Mamy nole. Taki guzior, patrzcie. Taki guzior. Ta patyna została jeszcze na ziemi. Tyle tego było. Odkleiła się i została. Widzicie, kompletny jest. Tylko, że nic na nim nie widać. Ale wielki. Wielki guzior. No. Widać, ktoś chyba ręcznie to robił. Masakra. Tak ja dużo nie widziałem jeszcze. Guziczka. Dobra, to taki guziczek. Kurak jakiś. Ciekawy. Trochę wklęśnięty, ale sobie znajdę na butonarium. W wolnej chwili. Co to jest za kurak? No. Nie jest kompletny, tutaj nie wiem, jakby przytopiony jakiś czy coś. Ale jest. Nie wiem, co on robił na tej łące. A jakoś tam zawędrował. Dobra. No i jest. Ładny guziczek. Mi się wydaje, że to pruski. Pruska dziewiątka, kompletna, jak widać. O,
ostrość. Pyk. No. Fajny guziczek. 13. Trzynastka. Ten styl lubię, tylko że nie ma oczka. Szkoda. Szkoda strasznie. Był piękny, ale... Ale jest taka... Taka znajdka. No i to by było na tyle. Kolejny wyjazd. Przyszły poniedziałek. Na tej samej łące oczywiście będę. Więc zobaczymy, co będzie wychodzić dalej. Do usłyszenia. Pozdrawiam, mówił Grosik. Cześć.